I jeżeli można, proszę Państwa, dwa słowa chciał do nas jeszcze powiedzieć pan Glenn Jørgensen z Danii. Please, Glenn, the floor is yours. Thank you very much. We see from Putin's behavior that this matter is of great importance not only to the Polish people, but to all in the free world. Widzimy z tego, co się dzieje, że to, co robi Putin, że to jest ważne nie tylko dla Polaków, ale także dla całego świata. Here, 5 years after the disaster, there are many pieces of this puzzle are coming together and showing a very consistent picture down to the smallest detail. Po 5 latach od katastrofy bardzo wiele elementów składa się w jedną całość, ukazując ze szczegółami obraz spójny i wyraźny. We know from the many independent studies, papers and reports one thing for sure. Wiemy z wielu niezależnych badań i ekspertów, dokumentów i raportów jedną rzecz na pewno. This was not the accident, but a series of explosions leading to the assassination of the people on board. To nie był wypadek, ale seria eksplozji, która doprowadziła do zabójstwa wszystkich ludzi na pokładzie. The official Russian-Polish story is inconsistent with the laws of physics. Oficjalna rosyjska i polska wersja wydarzeń jest niezgodna z prawami fizyki. The Russian so-called investigations, including MAC report, are incomplete and full of major errors and not at all trustworthy. Tak zwane śledztwo rosyjskie, włączając raport MAC, jest niekompletne, pełne krytycznych błędów i całkowicie niewiarygodne. Radio recordings released by the Russians show clear sign of manipulation. Kopie nagrań z czarnych skrzynek udostępnione przez Rosjan noszą ewidentne ślady manipulacji. The data tell us that about 460 meters before the crash site, the plane lost first its left wing tip and then later the middle section in free air at more than 30 meter height where no obstacles exist. Niepodważalne fakty ustalone w toku badań. Około 460 metrów przed miejscem uderzenia w ziemię samolot stracił najpierw końcówkę lewego skrzydła, a następnie środkową część skrzydła na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią, na której żadne przeszkody nie występowały. Such unmotivated loss of wing in free air has never been reported for the many thousands flying Tupolevs, flying millions of miles in all types of weather. This leads to one possible conclusion that there was the use of explosives. Dla wielu tysięcy samolotów Tu-154, z których każdy przeleciał miliony mil, we wszystkich warunkach pogodowych nigdy nie stwierdzono przypadku niezamierzonej, samoistnej utraty skrzydła w wolnej przestrzeni, co prowadzi do jednego najbardziej prawdopodobnego wyjaśnienia użycia materiałów wybuchowych. The wingtip shows clear signs of being cut by directional type of explosives mounted at the only one possible position inside the wing tank at a 20 degree angle to the direction of flight. Końcówka skrzydła nosi wyraźne ślady przecięcia przy użyciu kierunkowych materiałów wybuchowych założonych w jedynej możliwej pozycji, by osiągnąć zamierzony cel, czyli wewnątrz baku paliwowego w skrzydle pod kątem 20 stopni względem kierunku lotu. The data indicate the tail was cut from the fuselage just above the ground. Ogon został oderwany od korpusu samolotu tuż nad ziemią. The majority of people on board were killed by a number of explosions following the wing ground contact, opening the fuselage and breaking the plane into 20 to 60,000 pieces without the formation of a crater. Zdecydowana większość pasażerów zginęła w wyniku szeregu eksplozji poprzedzających uderzenie skrzydła o ziemię, co w efekcie spowodowało rozpad samolotu, otwarcie korpusu i rozpad na od 20 tysięcy do 60 tysięcy części bez utworzenia krateru w ziemi. The pilots did the correct approach, prepared and initiated the go-around above 72 meter height as they called. Piloci wykonali prawidłowe podejście do lądowania oraz przygotowali i prawidłowo rozpoczęli odejście na drugi krąg na wysokości ponad 72 metrów zgodnie ze swoją wcześniejszą komendą. As independent investigator, I strongly regret the Polish government, this Komorowski, Tusk and Kopacz, from the very beginning and consistently have obstructed the investigations using the Miller and Lasek commissions and the prosecutors as useful agents. Jako niezależny badacz ogromnie żałuję, że polskie władze, w tym Komorowski, Tusk, Kopacz, od początku i z determinacją uniemożliwiały rzetelne śledztwo, posługując się wyłącznie usłużnymi osobami w postaci Laska i Millera i ich komisjami. I encourage the coming president of Poland to lay down the Lasek group and take the following simple actions. Zachęcam przyszłego prezydenta Polski do odsunięcia grupy Laska i podjęcia następujących działań. Establish an honest international investigation team. Powołania uczciwej międzynarodowej komisji śledczej. What should they be afraid of? Czego mają się obawiać?
Demand the Russians return the wreckage and black boxes to Poland. Domagania się zwrotu wraku i czarnych skrzynek do Polski. To openly publish the full amount of data from the Taos FMS black box system, which is in the hands of the Americans. Ujawnienia opinii publicznej kompletnych danych systemu TAFS i FMS czarnych skrzynek znajdujących się w posiadaniu Amerykanów. Investigate the security breaks and the Polish cooperation with the Russians. Wszczęcia śledztwa w sprawie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa, współpracy Polaków i Rosjan w tym zakresie i zatrzymania osób odpowiedzialnych. And hold the participants responsible, this including investigations of the roles of Donald Tusk, Kopacz and Komorowski. I śledztwo powinno również obejmować rolę Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. To the president and the Polish mainstream media, I encourage they treat the families of the victims with respect. Jeśli chodzi o polskie media, zachęcam do traktowania rodzin ofiar z należytym poszanowaniem. And seek every means to get to the bottom of this assassination. I dążenie za wszelką cenę do całkowitego wyjaśnienia przyczyn zamachu. And then I hope they will allow for a balanced and fair coverage of this important topic with access to mainstream media with information in opposition to the official story. I zapewnienia uczciwego nagłośnienia w mediach tych istotnych wyników badań, które są w opozycji do oficjalnej wersji rządowej. Thank you very much. Thank you, Glenn.